Albo bywa przed, albo bywa po. Umysł mój jak zbieg, stamtąd niesie coś. Witajcie kochani, to ja, wasz Zbieg. Pytacie mnie, po co ja w ogóle te swoje refleksje pomedytacyjne zapisuję? Przecież w medytacji chodzi o milczenie, chodzi o wyciszenie, a nie o gadanie. To prawda, ale kiedy człowiek zasłuchuje się w tę wielką ciszę, to wtedy przychodzą do niego te myśli, te słowa, które są naprawdę ważne. Czasami przychodzą takie myśli, które są niedomkniętymi pętlami. Są to różnego rodzaju plany, marzenia, zadania, które chcielibyśmy zrealizować, ale z jakichś powodów tego nie robimy. Dobrze sobie to wszystko zapisać, bo to jest pierwszy krok do działania. A ono jest niezwykle ważne. Franciszkanin amerykański, franciszkanin Richard Rohr, na którego często się powołuje, w Nowym Meksyku założył Centrum Akcji i Kontemplacji. Nie kontemplacji i akcji, ale akcji i kontemplacji. On twierdzi, że jeżeli nie działamy, to nie mamy nad czym medytować. I z kolei w drugą stronę to działa tak, że jeżeli medytujemy, to naturalną konsekwencją medytacji jest działanie, owocne, efektywne działanie. Dlatego dzisiejsza refleksja pomedytacyjna jest taka. Zapisuję swoje myśli, by się dłużej nie błąkały. Tak się właśnie głowę czyści i wprowadza drobne zmiany. Masz coś zrobić? Zrób. Nie zwlekaj. Akcja to jest medytacji owoc. Bóg się dzieje, a nie czeka. Wciąż się ciałem staje słowo. Pozdrawiam was serdecznie. I dobrych akcji wam życzę. Nagle tu i teraz pomysł w serce spadł. Całość wnet pozbierał rozproszony świat. Nagle tu i teraz znikło przed i po. Wieczność się otwiera, jestem.